Deweloperzy często prześcigają się z różnymi statystykami i tym, ile rzeczy udało im się upchać w ramach jednego tytułu. Techland, deweloper i wydawca gry Dying Light w 2015 w specjalnej edycji oferował pełnowymiarowy schron, to i tym razem sztab marketingowy postanowił chwycić się czegoś wielkiego. Wydawcy zawsze przychwalają się tym, kto ma dłuższy. Powstała nawet specjalna strona, na której można to sprawdzić. Jednak Techland szybko przekonał się, że za długi to też niedobrze. 500-godzinny gameplay zamiast zachęcać, zaczął odstraszać i nie pomogły nawet komentarze pomocnicze. Dopiero osobna infografika pozwoliła zweryfikować, że Techland ma nie taki długi, bo zaledwie 20-godzinny gameplay przeznaczony na główny wątek Dying Light 2. Może zastanawiać, czy faktycznie potrzebujemy aż tyle dodatków. I całe szczęście producenci samochodów nie wyznają tych samych zasad co w gamingu, bo wtedy przy zakupie auta w wyposażeniu podstawowym dostalibyśmy jeszcze trampolinę, basen nagrodowe i ponącą obręcz dla tresowanego niedźwiedzia, czyli wszystko co niezbędne do zwykłej przejażdżki po mieście.